Zespół Farbenlehre w tym właśnie roku obchodzi 35-lecie działalności scenicznej. Wiesz, na pewno, że to nie przypadek, bo dlatego, że często pojawia się taka informacja, nazwijmy taka narracja u was w waszych utworach. Jesteśmy młodzi. Jesteśmy młodzi, może nie wiecznie, ale jesteśmy młodzi. Powiedz mi tak naprawdę, skąd to się bierze? Czy to jest narracja tak zwanego punk rocka, muzyki powiedzmy undergroundowej, czy to wynika po prostu od was? A może właśnie czujemy się wiecznie młodzi, a nie młodzi, bo w tej piosence, na którą się powołałem i o której ty wspomniałeś na początku, tam padają hasła, kiedy wiemy, o co chodzi, ty i ja będziemy razem wiecznie młodzi. W związku z powyższym to jest jakaś tam recepta na długowieczność w momencie, kiedy człowiek dość szybko zyskuje świadomość na temat tego, co nas otacza i na temat życia, które nam towarzyszy i zdarzenia, które się w nim odbywają, mają miejsce. W związku z powyższym to nie jest przypisane punk rockowi. Ja bym w ogóle nie przypisywał żadnych cech jakimkolwiek nazwom, jakimkolwiek sloganom i etykietom, bo to nie do końca się sprawdza, a w przypadku takiego zespołu jak Farbenlehre w szczególności nie. My się ani nie czujemy zespołem reggowym, ani punkowym, ani rockowym. My po prostu robimy swoje. W takim razie zadam jeszcze jedno pytanie i będę uparty, bo często się pojawia w różnych wywiadach, w różnych również komentarzach, na łamach różnych mediów, że jednak dano wam taką łatkę formacji punkrockowej. Skąd to się bierze w takim razie? Z tego, że ludzie potrzebują coś nazwać. Tak jak kiedyś, kiedy powstali pierwsi ludzie na Ziemi, to ktoś ich nazwał Adam i Ewa i to trwa w kółko, że wszystko, co się, czego się dotyka, co się widzi, co się obserwuje, z czym ma się do czynienia, to trzeba w jakiś sposób nazwać. Tak samo jest z twórczością różnego rodzaju. A to, o kimś się mówi prozaik, o innym poeta dramatyczny, dramaturg i tak dalej, więc tak samo jest z muzykami. Muzyk poważny, muzyk klasyczny z automatu, muzyk jazzowy, muzyk bluesowy, muzyk punk rockowy. Tak jak powiedziałem, ja do tego nie przykładam wagi i ja dzielę muzykę na taką, która mi się podoba i na taką, która mi się nie podoba. Czyli w mojej hierarchii na muzykę dobrą i na muzykę złą. A reszta mnie nie interesuje. Dla mnie nie ma problemu posłuchać jazzu i znaleźć tam coś dla siebie. I nie ma też problemu posłuchać punk rocka i wyłączyć po minucie kawałek, bo mi się nie podoba. Więc tutaj ja bym się w ogóle nie przywiązał do takich etykiet, ale jak już drążysz temat, to ci odpowiadam. To jest potrzeby ludzi. Ludzie potrzebują wszystko nazwać, wszystko ocenić. Ludzie nie lubią odnosić się do rzeczywistości w taki sposób, że nie wiedzą, jak to się nazywa, jak to się je, z czym to się je. Więc zawsze musi być w tym momencie jakaś taka etykieta, łatka, która ułatwia określenie i ułatwia odniesienie do czegoś, się do czegoś. Ja na przykład mam w poważaniu nazywanie nas zespołem punk rockowym, dlatego też my się nie przejmujemy w momencie, kiedy powstają utwory, kiedy powstają teksty, kiedy wychodzimy na scenę, nie przejmujemy się żadnymi łatkami, dlatego, bo gdyby tak było, to w naszej historii połowa utworów by nie powstała, bo ona nie jest punk rockowa. Powstałyby tylko te łatkarskie punk rockowe songi. A tak to dzięki temu, że mamy otwarty umysł, dzięki temu, że mamy otwartą głowę na świat, dlatego też się nie zamykamy w jakiejś jednym worku i powiem szczerze, nie pozwolimy się, możesz drążyć nawet i 16 godzin i 30 minut. Ja i tak ci powiem, że my w tym worku, my do tego worka nie do końca pasujemy, o tak. Jeżeli już, to pasujemy do takich worków 20. Bo kiedy wiemy, o co chodzi, ty i ja będziemy wiecznie młodzi. Agiro Music. Gramy dla was potrzeby serca i duszy.